Dzień dobry. Jesteśmy w Kamieniu Śląskim. Do Kamienia Śląskiego przyjeżdżamy 2 razy w roku lub nawet częściej. Co nas tutaj przyciąga? Na czym polega fenomen tego miejsca, fenomen Kamienia Śląskiego? Po pierwsze, zacznę od sprawy metafizycznej. Metafizycznej, czyli poza fizyką, poza doświadczeniem materialnym. Pałac pochodzi z XII wieku. Początkowo był to zamek obronny, należał do znamienitego polskiego rodu Odrowążów. I w tym zamku w XII wieku, raczej pod koniec XII wieku, urodziło się 3 Odrowążów, którzy zostali świętymi, wnieśli ogromny wkład do religii i kultury polskiej i europejskiej. A są to Czesław Odrowąż, urodził się w 1175 roku, pozostał błogosławiony. Jacek Odrowąż urodził się 10 lat później, w 1185 roku, został świętym. I Bronisława Odrowąż urodziła się około 1200 roku, została błogosławioną. I ci trzej święci z rodu Odrowążów, którzy się urodzili w przeciągu mniej niż 30 lat tutaj, w tym zamku, w Kamieniu Śląskim, dalej oddziaływują na nas. I można w to wierzyć lub nie, ale to miejsce, pałac w Kamieniu Śląskim, jest dla mnie źródłem duchowym. A moje potrzeby, a moje prośby do Boga, które zanoszę przez świętego Jacka, są zawsze spełniane. Zresztą Matka Boska w mistycznym widzeniu obiecała świętemu Jackowi, że o cokolwiek będzie prosił jej syna, da, syn da, że to będzie zawsze wysłuchane. Zamek należał do rodu Odrowążów i w następnych latach, w następnych stuleciach przechodził z rąk do rąk. Forma zamku się też zmieniała. Z obronnego zamku powstawał świecki, piękny pałac. I co ważne, do 1970 roku nigdy nie został zniszczony, zburzony. Mimo wielu wojen, mimo I i II wojny światowej, no w II wojnie światowej został przez wyzwolicieli splądrowany, ale nie został zniszczony. Ale przez cały czas w tym miejscu trwa kult tych trzech świętych: Czesława, Jacka i Bronisławy. Przez cały czas trwa kult, zresztą to jest jeden z niezbędnych warunków kanonizacji i beatyfikacji, ciągłość kultu. Zamek przeżył bardzo smutny epizod w 1970 roku. Tutaj od 12 lat stacjonowały wojska radzieckie. Prawdopodobnie była to elita wojsk radzieckich, czyli lotnicy, bo opodal, kilkaset metrów dalej, jest lotnisko. I w pałacu stacjonowali radzieccy żołnierze. I w tym czasie, w czasie tych 12 lat, zamek przetrwał ponad 800 lat, ale w ciągu 12 lat zamek został kompletnie zrujnowany.
Zamek został zmilitaryzowany, tam żołnierze radzieccy mieszkali i rujnowali. Kompletna ruina, dewastacja. Pałac i tak zwany majątek, czyli zabudowania należące, gospodarcze należące do pałacu, zostały zrujnowane, a na końcu, jak czerwonoarmiści odchodzili, został podpalony. Następnie ruiny spalone jeszcze czekały do 1990 roku, czyli 20 lat pozostawione były na pastwę losu, który czas dalej niszczył to. Ale uwaga, nie dotyczy to wyłącznie tego pałacu. Dotyczy to wielu pięknych zabytków, które zostały w ten sposób celowo lub przez zaniechanie, czyli też celowo, zniszczone. Ale mówimy teraz o tym zamku. Po 12 latach stacjonowania żołnierzy radzieckich z zamku, z pałacu nie pozostało nic. Ale nie ma tego zła, którego by Bóg nie naprawił. Więcej, hojnie naprawił, jeżeli się go tylko o to prosi. Ruiny zostały w roku 1990 przekazane diecezji opolskiej. Ordynariuszem diecezji opolskiej był biskup Alfons Nosson. I to był ten człowiek, dzięki którego modlitwom zamek i staraniom zamek i pałac został odbudowany. Stan pałacu w roku 1970 i obecnie można podziwiać na wielu tablicach ustawionych w odpowiednich miejscach przy zamku. Pomyślałem tutaj o przypowieści ewangelicznej, o ziarnie, które, żeby wydać plon, musi obumrzeć. Może to właśnie było również w planach Boga, żeby takie zniszczenia były. W odbudowaniu pałacu Bóg posłużył się arcybiskupem Alfonsem Nosolem, jego zdolnością doboru współpracowników, fachowych współpracowników. I teraz mamy piękny pałac z kaplicą sanktuarium świętego Jacka, a w zabudowaniach gospodarczych działa sanatorium Sebastianu. Te trzy czynniki. Po pierwsze, piękno otoczenia. Po drugie, opieka świętego Jacka, Czesława i Bronisławy oraz po trzecie, zabiegi wodolecznicze są tym fenomenem tego miejsca. Tego miejsca, które nas tutaj rokrocznie przyciąga. Dziękuję.
Thank you.